Yo, elfy, tutaj Olga i witam Was w kolejnym odcinku z Growing Up. Nasza Olga jest już w gimnazjum, tak jak zresztą wiecie, ale wydaje mi się, że na dzisiejszym odcinku zakończymy sobie tę szkołę, ponieważ zostało nam 7 tur do egzaminu, więc wiecie co? To jest całkiem mało. Zobaczymy zresztą, jak to pójdzie. Tutaj wydaje mi się, że możemy sobie włożyć punkty w nauki społeczne, psychologię. I gdyby tylko udało się naszą Olgę tak tutaj może wyedukować w naukach społecznych, w języku polskim, w empatii, że poszłaby na psychologię na studia, to ja nie chcę nic mówić, ale wiecie, no ta gra byłaby bardzo podobna do rzeczywistości, więc to kupujemy. Co jeszcze możemy kupić? Możemy również kupić naukę czytania. I w ogóle napisaliście mi w komentarzach kilka rzeczy. Po pierwsze, że ja osiągam mistrzostwo nawet failując, więc to jest bardzo tutaj dla mnie przydatna informacja, ponieważ nie będę się tak martwić. Trzeba tylko i wyłącznie jakąś czynność wykonać, jakąś, wiecie, określoną liczbę razy i wtedy się dostaje mistrzostwo. Dzięki za to. I jeszcze ktoś napisał, że mam jakąś wycieczkę, tutaj akurat nie mam dostępu do sklepu, ale ogólnie, że mogę wejść do sklepu, kupić wycieczkę za dumę i wtedy to bardzo, ale to bardzo poprawia zdrowie psychiczne. No ale dobrze, zobaczmy sobie tutaj, co się dzieje. Ha, poczekajcie, może będziemy dalej iść w inteligencję? Przypuszczam. Tutaj może weźmy w... punkty mózgu od razu cudownie. Ja będę tutaj się próbowała dostać do tęczy oraz może zahaczę o empatię. Na razie tutaj jest 10, więc nie wykorzystujmy tego w tym akurat momencie. Nasza sprawność w ogóle jest mega, mega, mega niska. Zobaczcie, jest tylko 400, reszta jakby tych atrybutów to jest ponad 100, znaczy przepraszam, ponad 1000, przepraszam, jeszcze wyobraźnia jest 600 i urok, ale... Nasza sprawność jest właśnie no, dosyć niska i zastanawiam się, czy mam to poprawiać, czy mam to po prostu, wiecie, od tak po prostu zostawić. Tutaj są zwiększa punkty mózgu o 25, to również nam się przyda. Na pewno, wydaje mi się. Co jeszcze możemy tutaj ogarnąć? Możemy kupić sobie empatię, moi drodzy. W co dalej będziemy iść? Miałam iść w inteligencję, więc poszukajmy sobie tutaj tego. Niestety nie widzę dalszej jakby drogi, którą moglibyśmy pójść. Może w takim razie weźmy... czynności, proszę bardzo. Okej, zaraz weźmiemy kolejną mapę. Hops. Dobra, tutaj jest 10. Zobaczcie, mamy odblokowany neuron, który daje nam jakby przejście do kolejnej mapy mózgu, nawet z 40 punktami, więc ja się zaraz tym zajmę, tylko tutaj sobie wykorzystam wszystkie punkty inteligencji. Czy to jest już nam potrzebne? Nie wydaje mi się, chociaż może. Dobra. Ojejku, dobrze tu idzie, bardzo dobrze tu idzie. Ale wiecie co, spróbujmy sobie przejść do kolejnego. I tutaj mamy znowu inteligencję, więc ja się tutaj będę nią zajmować. Możemy już nawet kupić posługiwanie się nożem. Co mogłoby być w ogóle ciekawe? W ogóle zastanawiam się, moi drodzy, czy te rzeczy, które odblokowałam jakby idąc do innych lokacji, wiecie, na przykład to gotowanie albo moda, czy to są jakby moje przyszłe zawody? Pewnie się o tym przekonamy, ale nie wiem w ogóle, czy jakby w nie, wiecie, inwestować, no bo one w sumie dużo kosztują, też zajmują jedno miejsce w grafiku, więc boję się, że kiedy oleję kompletnie nasze rzeczy związane ze szkołą, to po prostu okaże się, że okej, będziemy, nie wiem, pójdziemy do zawodówki, co nie jest absolutnie nic negatywnego, ale że będziemy mieli jeden tylko zawód, jakby jedną drogę bez możliwości obrania innych, co troszeczkę mnie martwi, nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Okej, tutaj mamy jeszcze dalej inteligencję, widzę, nie do końca wiem, gdzie mogłabym przejść, najwyżej tutaj posługiwanie się nożem w wiedzę, ale zobaczcie, tutaj jest to urok, najwyraźniej empatia, możemy iść, no bo tu już nam się mapa mózgu kończy i nie wydaje, znaczy przypuszczam i tak hipotetyzuję, że to nie była moja najlepsza mapa mózgu, powiem wam szczerze, chociaż miałam ich dwie. No ale dobrze, zobaczmy sobie, co idzie dalej. O, widzisz, jak Richard przygląda się ulotce przy sali teatralnej. Jest! Dalej tutaj przyjaźń z Richardem, czekam na to. To ogłoszenie promujące tegoroczny szkolny musical. Richard po prostu się na nie gapi, nawet cię nie zauważa. Zapytaj, czy zagra, po prostu się przywitaj. Zapytaj mi się, czy zagra. Zagra w przedstawieniu? O, przestraszył się. Podskakuje, jakby myślał, że chcesz go wystraszyć. Co? Nie, nie mógłbym. Co? Zagram gdzie? W przedstawieniu szkolnym. Nie, nie mógłbym. Ja nie.
Nie udaje ci się powiedzieć nic więcej, bo Richard już odchodzi, ale jakoś go zatrzymujesz. Dobra, dobra, jest na razie, jest stabilnie, jest dobrze. Powiedz, żeby spróbował, zapytaj, jakie lubi zespoły. Nie, moi drodzy, jeżeli już podjęliśmy tę decyzję, że idziemy w tę rozmowę dotyczącą tego przedstawienia i tego, że Richard powinien zagrać, ponieważ interesuje się muzyką i też przepięknie gra, to nie będziemy od razu tutaj uciekać z tego tematu. Mamy cel, powiedz, żeby spróbował. Spróbuj zagrać w tej sztuce. To musical, a ty lubisz muzykę. Co? Nie, nie mogę, naprawdę, nie przed ludźmi. Daj temu spokój, naciskaj, żeby spróbował. Dobra, i tutaj mam pewne wątpliwości, ponieważ z jednej strony on, wiecie, ma jakąś tremę, jakiś stres i nie jestem w stanie ocenić, czy ta trema właśnie, czy to takie przestraszenie jest bardzo mocne i w momencie, kiedy będziemy naciskać, to on będzie coraz bardziej, wiecie, się jakby odsuwał. Czy może z drugiej strony to jest, wiecie, taka trema typu, no boję się, ale ja bardzo chętnie bym to zrobił. Spróbujmy naciskać, chociaż obyśmy zrobili to w dobry sposób. Naprawdę powinieneś to zrobić. Co takiego strasznego może się stać? Żeby to było w dobrym jakby kontekście odebrane. Wszyscy mogą się ze mnie śmiać. Mogę zmiotować na scenie. Mogę się potknąć. Będę fatalny. Znienawidzę siebie. Ludzie zaczną mi dokuczać z tego powodu. Głos mi się załamie przed całą szkołą i wszyscy zaczną mnie nazywać durnym muzykantem. Myślę, że trochę Richard odchodzi. Chyba ciągle coś do siebie mówi pod nosem. To nie wyszło tak, jak chciałam, żeby wyszło, moi drodzy. Chociaż, no, przypuszczałam, że rzeczywiście taka może być jakby koniec tej rozmowy. Mam nadzieję, że Richard się nas nie obrazi, tylko rzeczywiście jakoś może nie wiem, przemyśli to, co my mu zaproponowałyśmy. Zobaczymy. Po przejrzeniu twojego harmonogramu stwierdzam, że masz pół godziny okienka w każdy czwartek i piątek. Musimy coś z tym zrobić. Niemożliwe, całe 30 minut. Chyba nie mówisz poważnie, co? Czekajcie. Nie wiem do końca, o co chodzi. Czy chodzi o to, że mamy przerwę w lekcjach? I nasza mama próbuje nam wrzucić jeszcze kolejne, jakby wiecie, zadania dodatkowe. Niemożliwe całe 30 minut, chyba nie już właśnie. Dobra, zrobimy to. 30 minut, dwa razy w tygodniu. Nie miałam pojęcia, że spędzam na czekaniu tyle czasu. Nie martw się, zmienię część twoich planów i uda się wcisnąć jeszcze jedno zajęcie dodatkowe. Mamo! Zostaw mnie, daj mi spokój, jestem w gimnazjum, potrzebuję czasu na spotkania ze znajomymi, na rozrywkę, na siedzenie, kurczę, nie wiem, grając w gry, nie muszę cały czas się uczyć i kształcić, daj mi spokój. Albo mogę wykorzystać ten czas na relaks czy rozmawiać z przyjaciółmi. Dokładnie, Olga. Masz już na to przerwy w szkole, a moim zdaniem jest i tak już ich za wiele. Mamo? Mamo? Ja wiem, że jestem twoim pierwszym dzieckiem, ale to nie oznacza, że ja mam przepracować każdą minutę w moim życiu, mamo. Wydajność. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować czas. Mamo, jak ja zaraz zacznę z tobą argument kręcić i dalej go rozwijać, to normalnie będzie kłótnia. Nowe oczekiwanie, 6 razy podstawowe składniki. Sama podstawa programowa to za mało. W życiu można się nauczyć tak wielu innych rzeczy. Że co? Aha, czyli że mamy jakby oczekiwania, poczekajcie, nauka nie kończy na szkole, czyli mamy jakby wprowadzać inne rzeczy w grafiku, czyli to gotowanie, ta moda i w ogóle te inne rzeczy. No okej, mamo, dzięki, ale moje zdrowie psychiczne i tak jest dosyć niskie, więc ogarnij się. Zobaczmy sobie, oglądajmy sobie kreskówki, proszę bardzo. To może się tutaj nam przydać. Następnie zróbmy sobie forty z koców, ponieważ jeżeli mama nie będzie dbała o moje, wiecie, samopoczucie, to ja muszę dbać o nie sama. Nie możemy jeszcze posługiwać się nożem, jeżeli chodzi o gotowanie. Czy możemy jeszcze coś ogarnąć z próśb? Mamy dumę tylko 50, no to na co ja liczyłam? Na co ja liczyłam? Okej, zobaczmy sobie, moi drodzy, grafik w takim razie. Ha, ogarnijmy sobie rzeczy, ponieważ jest tego naprawdę, naprawdę teraz mnóstwo i niech będzie matematyka, zasady dynamiki, psychologia. Ja pamiętam, że muszę ogarnąć te podstawowe składniki może dwa razy i dalej forty z koców. I zakupy. No bo wiecie co? Proszę was, nie mogę całego dnia poświęcić tylko i wyłącznie na jakieś rzeczy rozwijające, ponieważ relaks również rozwija, tak? Sama czynność takiego dbania o siebie w kącie, żeby się odstresować, żeby się zrelaksować, żeby pomyśleć o czymś innym niż praca, jest rozwijające. Więc mamo, ja mam pewne wątpliwości do ciebie, naprawdę. Okej, tutaj mamy sobie dynamiki.
psychologię. O, psychologia nam to przejdzie. Cóż za zaskoczenie, cóż za niespodzianka. O, ale podstawowe składniki chyba... Okej, okay, ale mamy mistrzostwo, moi drodzy. Podstawowe składniki, już się z nimi polubiliśmy. Nasze zdrowie fizyczne jest bardzo niskie, więc oby te... Dokładnie, oby te zakupy i oby te forty były, jakby spełniły swoją funkcję. Widzisz, jak Richard przygląda się ulocy na stołówce. Tak, Richard, proszę, nie obrażaj się na mnie, damy radę. To chyba to samo ogłoszenie promujące szkolny musical. Richard jest im tak pochłonięty, że nawet nie zauważa, gdy podchodzisz. Już drugi raz. Przekonaj go z całą siłą, żeby spróbował, po prostu się przywitaj. Jakby wiecie, przekonując go też bierzemy odpowiedzialność za to, co się stanie, czyli jeżeli on rzeczywiście zwymiotuje na scenie, to będzie do końca życia pamiętał, o, ta Olga to mnie zmusiła, ta Olga to mnie przekonywała, a ja nie chciałem. I to jest tylko i wyłącznie winy Olga, Olga winę. I nieważne, że to jest tylko i wyłącznie Olgi wina, to jest to słowo, którego mi brakowało, że ja zwymiotowałem na scenie i zrobiłem sobie z siebie pośmiewisko i nie wiem, śmiali się ze mnie do końca tej szkoły. Ale jestem w stanie tę odpowiedzialność przyjąć na siebie. Po prostu to zrób. A, przestań się tak zakradać. Idź na przesłuchanie do przedstawienia. Przecież tego chcesz. Słuchaj, ja tylko... No dalej, zrób to. Daj spokój, dobra? Naciskaj, przeproś. Przeprośmy. To już nie jest... To już chyba nie jest zabawa. Przepraszam. Ja tylko... Wiem. Richard wzdycha. Przepraszam, wiem. To znaczy, bo ja tylko... Nie naciskaj. Nie będę. Dobra, to jeszcze raz sorry. Czasami strasznie się wkurzam. Jak wszyscy. Tak, ja to zrobię. Chyba, może, oby. Dzięki. Richard wpatruje się w ulotkę, dopóki nie rozlega się dźwięk dzwonka na lekcję. Jest w porządku, jednak dobrze wybrnęliśmy z tej sytuacji. Mamy, moi drodzy, antropologię oraz podstawy gramatyki. Ogólnie dla osób, które nie wiedzą, antropologię to jest jakby nauka o człowieku, z tego co wiem. O, niespełnione oczekiwanie. No, co ja poradzę? Oj, mamy kolejne miejsce, stołówka, super. Co możemy sobie kupić? Zobaczmy. Może... Nie wystarczy nam na to, ale kupmy sobie antropologię i na razie... O, jeszcze posługiwanie się nożem nam wyszło. Super. O, ponownie wchodzisz do lokalu. Kurczę, ale ja chciałam tam jeszcze zrobić rzeczy... w szkole. O, witaj, usiądź, gdzie tylko chcesz. Chciałam zapytać o gotowanie szybkich dań. Do jakiegoś projektu szkolnego? Nie, wczoraj powiedziałaś, że mogłabym... Wczoraj. A, to ty. Nie myślałam, że jeszcze cię tu zobaczę. Jasne, pytaj. Zapytaj o przypalanie potraw, zapytaj o przydanie jednocześnie wielu rzeczy. Przypalanie. Tak się zastanawiałam. Jak uda ci się nie przypalać jedzenia? Zwłaszcza, gdy masz dużo pracy. Nie udaje mi się. No cóż, wiesz, to zależy od potrawy, ale coś zawsze się przypali. Musisz po prostu wiedzieć, co wymaga uwagi, a co smakuje równie dobrze, albo i nawet lepiej, gdy się trochę przypali. Tutaj potrzeba doświadczenia. Gotowanie dla innych to nie to samo, co gotowanie dla siebie. W obleganej knajpce trzeba się jednocześnie zajmować mnóstwem rzeczy. A możesz mi wierzyć, że nikogo nie obchodzi, ile masz pracy, jeśli jedzenie jest niedobre, albo trzeba na niedługo czekać. Jak na zawołanie, ktoś chodzi do restauracji. Przepraszam, obowiązki wzywają, ale... Napój gazowany, tak? Już podaję. Na koszt firmy. Udaje jej się usadzić nowe osoby, a potem jeszcze jedną grupę, a do tego przygotować wszystkie dania. No i jeszcze ma czas na ten darmowy napój dla ciebie. O. Okej, dobra, wróciliśmy do szkoły, więc mogę sobie przejść, moi drodzy, do kolejnych jakby pomieszczeń. A zanim to zrobię, oczywiście zapomniałam wcześniej powiedzieć, ale moi drodzy, łapka w górę, przypominam wam, bo wydaje mi się, że jak to mówię, to rzeczywiście jest większa aktywność, też za nie bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli widzisz tę twarz po raz pierwszy i podoba ci się content i podobają ci się odcinki, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania oraz Instagram, również serdecznie polecam, zbieram do 20k. Okej, reklama zakończona, moi drodzy, możemy sobie przejść do kolejnego miejsca. Na korytarzu nic się nie dzieje, ale może coś się zadzieje na boisku sportowym? Również nie. W porządku, a na stołówce też się nic nie zadziało. Okej, co tutaj możemy zrobić? Opieka nad dziećmi. Na razie nie chcę nic, na razie dajmy sobie spokój. Weźmy może, moi drodzy, mapę mózgu. Na co chciałabym zwrócić jakby uwagę? Może tylko i wyłącznie na pamięć oraz cały czas będziemy tutaj skupiać się na inteligencji jak zwykle. A potem może na trzecim miejscu dalej empatia. Uważam, że może nie wykorzystałam do końca tę oto mapę mózgu, ale na szczęście możemy sobie kupić kolejną czynność. Proszę bardzo, podstawy gramatyki, więc przejdźmy do domu.
Okej, okay, i jest jakieś nowe miejsce. Jesteś w Starcade uzbrojona w żetony, a twoi rodzice robią zakupy w sklepie obok. No i chcesz się spotkać z Wendy, skoro się zaprzyjaźniłyście na WF-ie. Wendy jest dla ciebie zagadką, ciekawią cię jej plany związane z charakteryzacją. Z ogromną radością gracie z Wendy w jakąś strzelankę. A masz demonie, dobiegła, giń, ha, frajer! Cześć Wendy, chyba wygrałaś. O, hej Olga, a pewnie, że wygrałam. I właśnie idę na film z braćmi. Nie wiesz co powiedzieć, bo przecież miałyście się spotkać. Chcesz iść z nami? No dawaj! Zdenerwuj się, że sobie poszła, powiedz jej, że nie możesz iść. Z jednej strony chcę cały czas utrzymywać naszą przyjaźń z Wendy, ale tak jak wam powiedziałam jakby w poprzednim odcinku, wydaje mi się, że takie chodzenie na horrory nie jest do końca dobrym pomysłem i jeżeli Wendy nas będzie, jakby wiecie, przymuszać, jeżeli powie, o, chcesz ze mną iść, a nie, tak to w porządku, ale jeżeli będzie nas przymuszać, to nie chciałabym, żeby ta przyjaźń dalej trwała, chociaż naprawdę jest wspaniałą dziewczyną. Powiedz, że nie możesz iść, co? Nie mogę, rodzice robią zakupy koło kina, więc na pewno mnie zauważą. O cholera, chciałam ci powiedzieć, ale nie mam twojego numeru. I pomyślałam, że to najlepszy sposób, żeby obejrzeć nowy film z Freddym. Nie dla mnie, rodzice by się domyślili, bo miałabym prawdziwe koszmary. Tuż, ja uwielbiam Herveriego. Chcę jakieś inspiracje na Halloween. Mogłabym dorzucić ostrza do mojej protezy. Byłoby super. Gdy pójdziemy do liceum, powinnaś robić charakteryzację dla kółka teatralnego. Wystawiają sporo fajnych przedstawień. Liceum? Fajne przedstawienia? Gadasz jak moi staruszkowie. Chcę robić charakteryzację dla filmów. Ale od czegoś trzeba zacząć. Ja wiem, Wendy, że jesteś obecnie w gimnazjum i jakby tego nie postrzegasz, ale jeżeli nie masz żadnego doświadczenia, ja wiem, że będziesz sobie robić rzeczy na swojej protezie, ale jeżeli nie masz żadnego doświadczenia, co możesz wpisać w CV, to trudno ci będzie do czegokolwiek się dostać. Wendy lekceważąco macha protezą w kierunku szkoły. Nie chcę malować tych czubków. Zapytaj o jej rodziców, zaplanujcie kolejne spotkanie. Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem, bo z jednej strony może właśnie zaplanujemy kolejne spotkanie i coś się dalej rozwinie, ale z drugiej strony ci rodzice są dla mnie ciekawi, więc może zacznijmy od tego. Od czegoś trzeba zacząć, twoi rodzice nie są nawet zbyt surowi. Ja nie chciałam tego powiedzieć, ja chciałam zapytać, że hej, co tam jakby z twoimi rodzicami, jacy oni są, może pomyślimy jakby... Jasne, to chodź ze mną zamieszkań, to wojskowi, a ja nie idę do armii. Pewnie chcą cię chronić. Olga, masz pewnie rację, ale... Aż za bardzo, tak jak moi bracia. Ale nie jestem ptaszkiem ze złamanym skrzydełkiem. Chryste, spokojnie, przecież tak nie myślę. Wendy jest zdenerwowana i rozkojarzona. Chce już obejrzeć film. Hej, bracia do mnie machają, muszę lecieć, do zobaczenia w szkole. Wendy delikatnie cię spławia i zostawia samą w zatłoczonym Starcade. No dzięki, że się... No dzięki, że to coś porobiłaś, Olga! Okej, to była moja wina, bo nie wzięłam też opcji, którą chciałam wziąć wcześniej, ale uspokój się. Co za baba? Dobra, zobaczmy sobie, moi drodzy, oczywiście oglądanie kreskówek. Ja cały czas pilnuję tych punktów. Następnie Forty Skoców, tak jak zwykle. Duma jest cały czas niska, więc same się o nic nie pcham. I jeszcze cztery jakby rzeczy niezwiązane ze szkołą. Zobaczmy sobie, moi drodzy. Niech będą znowu te ułamki zwykłe i dziesiętne. Co jeszcze? Tutaj widzę huśtanie się. To będzie wspaniałe. Co moglibyśmy jeszcze tutaj zrobić, ponieważ ja rzeczywiście skupiam się na tych różnych, różnawych rzeczach. Łańcuchy pokarmowe, jeszcze tego nie dokończyliśmy. Może to jeszcze raz. Podstawy gramatyki, jeszcze nauka czytania. Mamy tyle tych czynności, że ledwo udaje nam się, moi drodzy, cokolwiek w ogóle tutaj wrzucać w tym grafiku. Naprawdę jesteśmy mega, mega tutaj jesteśmy mega, mega tutaj zapracowane, to chciałam powiedzieć. Gdzie jest ta psychologia? Podstawy ogrodnictwa jeszcze w ogóle nie są zrobione. Dobra, wydaje mi się, że to będzie w porządku tura. Też staram się cały czas osiągać mistrzostwa, wiecie. Jednak przy egzaminach idzie mi słabo, więc potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, którą mogę osiągnąć. Nauka czytania jest beznadziejna, gra w klasy jest coraz lepiej. Nauka ogrodnictwa w porządku. I czy coś jeszcze? Raczej nie. Jejku, nasze tutaj zdrowie psychiczne jest albo bardzo niskie, albo neutralne i wciąż nie mogę dojść, wiecie, do jakiegoś konkretnego wyniku, więc postaram się dumę ogarnąć. Jest sporo obiadowa, ale na stołówce nie ma miejsc. Widzisz stół, przy którym Wendy siedzi sama, pogrożona w lekturze czasopisma Groza. Niosąc tacę kiepskiego szkolnego jedzenia, idziesz do stołu, przy którym jest jakieś miejsce. Nie jesteś za bardzo zła, chociaż Wendy zostawiła cię w Starcade.
Hej, mogę tu usiąść? Wendy wygląda na czasopismo o horrorach i wskazuje hakiem miejsce. Jasne. Siadasz i zaczynasz jeść. Podobał ci się film? Wendy w końcu się ożywia. Chad, ale nie masz racji, jeżeli myślisz, że moi rodzice nie są surowi. Po tym filmie dostałam szlaban, żadnych filmów przez miesiąc. No i zawiesili mi kieszonkowe, ale i tak było warto. Dobrze, że z tobą nie poszłam, ale świetnie mi się grało. Uwielbiam te stare automaty do flipera. No, a ja lubię ten film o nawiedzonym domu, na którym kula uderza w szkielety. Wymiatam na nim. Szkoda, że w szkole... A, poczekajcie, coś chyba przestawiłam. To nie był film, tylko to był automat, że ona uwielbia grać na automatach gdzieś tam o kuli, bo coś chyba mi nie weszło w tym, w sensie tego zdania. Szkoda, że w szkole nie ma automatów. Na WF-ie powinni pozwalać nam grać w gry zamiast tego frisbee. Porozmawiaj o WF-ie, zapytaj o protezę. Może Kurczę, ja bym chciała zapytać o tę protezę, ale ostatnio mi tak beznadziejnie wyszło, że może po prostu spróbujmy jakoś tę przyjaźń ocieplić. No, ale przynajmniej w liceum potańczymy w parach. No super, nienawidzę tego wieśniackiego dziadostwa. No, świetnie wyszło mi, naprawdę. Genialnie. Lepsze to niż dwa ognie. Jedno i drugie to tragedia. No nie wiem, zadania domowe są gorsze, ale na szczęście mam całkiem dobre stopnie. Ja nie, szkoła jest do pani. Hej, jeżeli byś... Okej, dobra. Jeżeli byś potrzebowała pomocy z matmą czy czymś innym... Nie będę pracowała w biurze, zostanę charakteryzatorką. Kiedyś. Nie masz na to żadnej odpowiedzi, jedzie w milczeniu i przyjaznej atmosferze. Przyjaznej. Dopóki jest przyjaźnie, to ja jestem z tym w porządku. Mamy tutaj, moi drodzy, nauki społeczne, filozofia, gotowanie oraz czytanie i pisanie. Wow! Strasznie dużo tego trzeba. Oczekiwania cały czas są niespełnione. Więc w tej turze będę dosłownie robić wszystko, co się da, żeby robić te podstawowe składniki. To będzie słabe, ponieważ, moi drodzy, zostało nam 5 tur do egzaminu, więc wydaje mi się, że podstawowe składniki nie pomogą nam aż tak bardzo pisać, wiecie, o algebrze albo o języku polskim, ale zobaczymy. Dotknij neuronu niespodzianki, aby otrzymać losową nagrodę. Nikt nie wiadomo, co to będzie. Okej, ale na razie takiego nie widzę, więc skupmy się, moi drodzy, w sumie na czym? Może w sumie na pamięci oraz cały czas na tej inteligencji ciśnijmy te dwie rzeczy. O, poczekajcie, czy zanim zrobię wam cięcie, tu jest właśnie ten neuron niespodzianka. What? Ale super! Ale mamy tylko wiedzę. No dobra, no spodziewałam się czegoś lepszego, ale moi drodzy, mamy wiedzę i mamy też regenerację mapy mózgu. Dobra, ja się skupiam na tym, na czym mówiłam. Proszę bardzo, w ogóle dobrze się układa tutaj nasza ta mapa na początek. Zobaczymy, jak się zakończy. Okej, tak to wygląda. Przeszłam na kolejną mapę mózgu z dwa razy, ponieważ raz w tym kole fortuny właśnie to wylosowałam, a następnie wybrałam taki neuron i moi drodzy, mamy naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo jakby opcji do wybrania. Może... kurczę, sama nie wiem. Teoretycznie chyba wystarczyłoby nam na dwie rzeczy. Na pewno by nam wystarczyło na dwie rzeczy. Tylko, że no, może słuchajcie, po prostu lećmy w tę inteligencję. Tak, to kosztuje właśnie najmniej, przepraszam, to kosztuje właśnie najwięcej, więc spróbujemy rzeczywiście kształcić się w matematyce oraz w psychologii. Ale miejscowy salon gier ma nowy świat dinozaurów. Idziecie z Richardem do salonu gier, żeby zobaczyć ten tytuł. Ponoć tyranozaur jest bossem pierwszego poziomu, więc kto będzie... Richard podchodzi do automatu, ale drogę mu zagradza większy chłopak. Chłopak krzyczy, byłem pierwszy o fermy. Richard spogląda na większego chłopaka, a potem na ciebie. Chyba musimy zaczekać. Zaczekaj, odepnij większego chłopca. Ja w prawdziwym życiu bym albo dostała ataku paniki, bo się boję tego typu sytuacji, albo w ogóle bym totalnie odeszła i zostawiła całą sytuację, ale moi drodzy, to jest gra. I nawet jak dostaniemy w łeb, to odepnijmy większego chłopca. Podchodzisz do dużego chłopca i go odpychasz. Hej, byliśmy tu pierwsi. Nie cofasz się, choć on jest dużo większy, ale Richard stoi obok ciebie. Tak. Wielkolud patrzy na ciebie, Richarda, a następnie odchodzi. Czemu tak zrobiłaś? Mogli nas przez to wyrzucić. No, ale zamiast tego, teraz będziemy mogli pograć. Richard się uśmiecha. Gracie tak długo, jak długo starcza wam 5 dolarów rozmienionych na ćwierć dolarówki. Podoba mi się muzyka w tej grze. No, czadowa, jakoś mi to umknęło. Tak? A ja zawsze zauważam takie rzeczy. To głównie dlatego gram w gry. Dla muzyki? No. Fajnie, dziwnie. Fajnie. To ma sens, fajnie. Naprawdę? Naprawdę. Dzięki. Gracie jeszcze raz, a potem kończył wam się ćwierć dolarówki. Przepraszam, musiałam przełknąć ślinę, nie pozostaje wam nic innego, jak wrócić do domu. Okej, zróbmy sobie to, co zawsze, czyli, moi drodzy, oczywiście to.
walczmy jednak o te bardzo malutkie, delikatne punkty zdrowia psychicznego. Cały czas oczekiwania są te same, czyli 4 razy teraz będziemy musieli, moi drodzy, zrobić podstawowe składniki. Okej, zrobimy to w takim razie. 1, 2, 3, 4, bo bardzo mi zależy na tych punktach dumy. A teraz możemy spróbować coś innego, co rzeczywiście nam się przyda. Co może to? Czekajcie, ułamki zwykłe i dziesiętne. 1 raz. Na pewno musimy sobie jakoś odpocząć. Co nam daje najwięcej jakby punktów szczęścia? Gra w klasy, niech będzie. Oraz czy jest coś jeszcze, co moglibyśmy tutaj dokończyć? Poczekajcie, ja się tutaj naprawdę już na tym skupiam. Może łańcuchy pokarmowe, żebyśmy w kolejnej turze mogli sobie osiągnąć mistrzostwo. Bo z tego, co widzę tutaj, niestety już takiego nic nie mamy. Koniec tury, zobaczmy, jak to nam przeszło. Oczywiście ja wiem, że tutaj jest w porządku, ale robię to tylko i wyłącznie dla moich rodziców, żeby dali nam punkty dumy. Bo ja chcę pojechać na tę wycieczkę, okej? O, tutaj ułamki zwykle i cięte nie za bardzo wyszły i oczywiście, jak tutaj znamy Olgę, to ona musi się wywalić. No, niestety tak to wygląda i łańcuchy pokarmowe są niepowodzeniem, ale, moi drodzy, jeszcze w kolejnej turze sobie to rozwiniemy. Znów widzisz Richarda przy sali teatralnej. Tym razem przygląda się obsadzie sztuki. Jak było? Będę w chórze. No, czyli ci się udało. Nie do końca, nie, tak naprawdę to nie. Każdy dostaje się do chóru. O. No, nie wiem, co mi się ubzdurało. Kibicuj mu, powiedz, że może dać sobie spokój. Kibicuj mu. Będę ci kibicować, gdy będziesz na scenie. Nawet mnie nie słyszysz. I tak kiepsko śpiewam. To bez znaczenia. Będę cię wspierać. Kogo obchodzą inni? Super. Richard przez długi czas nic nie mówi. Prawie ci się wydaje, że o tobie zapomniał, gdy nagle... Dzięki. Mówi to delikatnie, prawie szeptem. Oto. Dzięki. Nie patrz na ciebie. Wciąż wpatruje się w listę. Oj, mamy prawdę... Mamy prawdopodobieństwo. Jejku, wiecie co? Nienawidziłam prawdopodobieństwa, nienawidziłam również tego, że trzeba jakby coś tam... O, mamy proszę bardzo podstawowe składniki, oczekiwania spełnione. Nienawidziłam również, żeby coś dowieść. To były najgorsze zadania, które w ogóle istniały. Mamy bardzo, bardzo, bardzo niskie nasze zdrowie psychiczne. Poczekajcie, nie możemy teraz wyjść... Nie możemy teraz wejść do sklepu, więc zobaczmy sobie mapę mózgu. Ajajaj, tutaj w ogóle nawet, no co możemy dalej pakować? Weźmy sobie w inteligencję i w pamięć najwyżej i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, bo z tego, co widzę, moi drodzy, na razie jest bardzo, bardzo słabo. Tak to wygląda, jestem mega wkurzona, ponieważ nie zauważyłam, że to kosztuje 15, wiecie, ta niespodzianka, to koło, które się pojawia i zostało mi 10 i już nie mogłam tego wziąć, więc wziąłam jakieś randomowe rzeczy typu inteligencja, no ale dobrze. Zobaczmy sobie, jak jest teraz w szkole. Nowy dzień w szkole. Czujesz się już pewniej na korytarzach i w klasach. Rozlega się dźwięk dzwonka, oznajmiając wszystkim, że pora iść na lekcję. Gdy pędzisz przez zatłoczony korytarz, Wendy idzie szybko w twoim kierunku, ale cię nie zauważa. Wendy odnosi się do ciebie z dystansem, odkąd powiedziałaś jej, że jej rodzice nie są nadopiekuńczy. Ale ja tego nie chciałam powiedzieć! Ta gra powinna mieć jakby pokazanie, co się chce do... konkretnie, wiecie, wyrazić. Na lekcji potrafi być miła, ale nie jesteście już ze sobą tak blisko. Wendy idzie rozkojarzona i uderza prosto w ciebie. Hej! O cholera, sorry, nie zauważyłam cię. Spóźnisz się na lekcję. Ale nie spóźnij się na film. Idziesz na wagary? Zwariowałaś? To ostatnia lekcja. Hej, chodź ze mną, ja stawiam. Wendy wbija w ciebie swoje niefrasobliwe spojrzenie. No dalej, zrób to, Olga. Wróć do klasy i idź na wagary. Kurczę. Nie chcę stracić przyjaźni z Wendy. Bo ona została rozwalona przez moje beznadziejne wybory. Ale z drugiej strony też nie chcę iść na wagary. Ale, dobra, raz można. Tak, to głupie, ale Wendy ma charyzmę, a ty nigdy nie byłaś na wagarach. Dobra, też chcę zobaczyć oddział duchów. Ale nie mogą nas przyłapać. W życiu pojedziemy autobusem, za mną. Idziesz za Wendy, odwracasz się i widzisz pustą salę. Za późno, by się rozmyślić. Czas na zabawę. Wasza wycieczka do kina nie była zbyt udana, przyłapali was. Ty i Wendy siedzicie na posterunku, czujecie strach i zakłopotanie? No to moje zdrowie psychiczne będzie... Czekajcie, ale to nie jest tak, że jak ja osiągnę 0 zdrowie psychiczne, to skończę grę. No to świetnie, Olga, świetnie wyszło mi. Policja informuje was, że dzwoni do szkoły waszych rodziców. Tata Wendy po was przyjedzie. Ty i Wendy wymieniacie spojrzenia, które mówią, o nie, żaden film nie jest wart takich kłopotów. Wracasz do domu i widzisz, że jeden z rodziców gotuje. Hej, możesz mi podać marchewki? Zignoruj te słowa, podaj marchewki. Podajmy te marchewki, proszę. Podajesz marchewki. Dzięki, pomożesz mi z resztą gotowania? No bo nie masz chyba nic innego do roboty, co?
pomóc w przygotowaniu obiadu i ciągnąć telewizję. Pomóżmy. Jasne, mogę rzucić noże? Ej, zaraz, na taki przywilej sobie trzeba zasłużyć. Pomagasz w gotowaniu obiadu. Okej. Mamy, moi drodzy, wykonaj 6 razy aktywność gotowania. Super, super, świetnie. Oglądanie kreskówek raz. Forty z koców 2. Cudownie. Prośby na pewno. Prośba specjalna, kurczę. O, te wycieczki. Moi drodzy, koniecznie sobie weźmy wycieczkę. Czy do Kłaklandu, czy do Every Beach, czy może wyjazd narciarski? Może do Kłaklandu. Poczekajcie. O, możemy sobie tutaj ogarnąć. Ile one? O, 50. Nie, potrzebujemy na teraz zdrowia psychicznego. Może, poczekajcie. To chyba byłoby... Tak teraz patrzę. Kurczę, no bo zobaczcie. To ma wiedzę, to ma empatię, a to ma inteligencję. No i sprawność, która nie jest nam potrzebna. A może poświęć resztę tury na wycieczkę? Nie, ja mam rzeczy do zrobienia. Przepraszam, Olga. Przepraszam, w grafiku obiecuję, że ci dam zaraz tutaj rzeczy te wspaniałe. Będziesz się huśtać, będziesz miała forty z koców. Tak, to jest to, co ja chciałam dla ciebie. Może nie, forty z koców nie, bo mamy w tym już mistrzostwo, ale huśtanie się, moi drodzy. Coś jeszcze, co by dało? O, zakupy. Okej, weźmy sobie zakupy, cudownie, to nam również da bardzo dużo zdrowia psychicznego, a my możemy się zająć tym, w czym jeszcze właśnie nie mamy mistrzostwa, czyli ułamki zwykłe i dziesiętne 2 razy. Zobaczmy sobie to gotowanie, co tam rodzice od nas chcieli. Poczekajcie, gdzie to jest? Tutaj. Czy to miało być posługiwanie się nożem? Niech będzie posługiwanie się nożem i popraw swoje zdrowie psychiczne. Może ta matematyka poczeka? Może ta matematyka poczeka i... Spróbujmy jeszcze raz huśtanie się. Ajajaj. Dlatego się chciałam na tym skupić. Nie wiem, kiedy to wyszło. Okej, mamy poprawione nasze zdrowie psychiczne, moi drodzy. Strasznie się martwię. Oby cały czas jesteśmy na minusie. Całusieńki czas jesteśmy na minusie. Nadchodzi dzień szkolnego przedstawienia. Richard miał rację, nawet go nie słuchać w tym chórze. Twój kolega rumieni się przez cały występ. W pewnej chwili wydaje ci się, że głos mu się załamał, a ktoś na widowni się zaśmiał. Po wszystkim sporo dzieciaków kręci się po stołówce. Richard siedzi sam. Gdy podchodzisz, kiwa do ciebie głową. Hej! Jego głos jest ponury. Powiedz mu, że świetnie mu poszło, powiedz mu, że głos się załamał. Po co mielibyśmy coś takiego powiedzieć? Świetnie ci poszło. Kłamiesz, nawet mnie nie było słychać. Chyba nie nadaje się do występów. Zapytaj, czego chcę, zażartuj. Zapytaj, czego chcę. Chcesz zostać artystą? Nie wiem, to znaczy chyba. Chcę tworzyć muzykę. Tak, ale nie wiem, no nie wiem. Dzięki, że jesteś. Serio. Jasne. Richard się uśmiecha i od razu wierzy, że mówił poważnie. Olga, nie bądź taka na mnie wkurzona. Obiecuję, ja coś zrobię, ja coś ogarnę. Ja coś ogarnę, uwierz mi. Poczekaj, zobaczmy jeszcze sobie mapę szkoły, czy coś tu będzie. Tutaj nic nam nie pomoże. O, to jest to, zbieranie kart baseballowych. Cudownie, to jest to, co ja chciałam zrobić, proszę bardzo. To się nam na pewno udało. Czy możemy zrobić jeszcze raz? Chyba nie. A możemy, proszę bardzo. Ja to, moi drodzy, wykonam ponownie. Czy jeszcze coś, co pozwoli nam poprawić nasze zdrowie psychiczne? Menu stołówki. A co by tu... O, proszę bardzo, menu stołówki. A mamy dużo pieniążków. Proszę bardzo, czekajcie. Tutaj jest plus 5 do limitu punktów czynności. Następnie mamy korzyści. Proszę bardzo, zdrowie psychiczne. Kupmy to, proszę bardzo. A, to możemy tylko raz użyć. Dobra, przemilczmy to. Musimy teraz cisnąć. Mamy 3 tury do egzaminu. To jest to, co ja chcę zrobić. Więc może, moi drodzy... Bakterie, filozofia. Dobra, i wybierz teraz umiejętność, początki ludzkości czy mikroekonomia. Weźmy, niech będzie, proszę bardzo, historia. I tutaj skupmy się, moi drodzy, na empatii oraz tak jak zwykle na inteligencji. Znowu zawaliłam sprawę dokładnie w tym miejscu, co wcześniej. Olga, ogarnij się. Zobaczcie, tutaj miałam znowu niespodziankę i znowu zapomniałam, że to kosztuje 15 punktów i sobie tutaj rozwalam. Nieważne. Zobaczcie, tutaj ta mapa mózgu jest naprawdę rozbudowana. Udało mi się dużo rzeczy ogarnąć, więc chociaż to, ok? Chociaż to. Idźmy do domu. O, miesiąc później. Wendy pierwszy raz przychodzi do twojego domu. Ok? Przyjaźń się rozwija. Jestem naprawdę...
Szczęśliwa z tego powodu, ale po to, żeby odrobić zadanie domowe. Hej Wendy, znasz odpowiedź na piątkę? Nie, łeb mi pęka, w ogóle tego nie czaję, po co nam te ułamki? Zaliczmy ten przedmiot, muszę dostać piątkę albo będę mieć poważne kłopoty. Ale przecież dobrze się uczysz, ja nie potrafię dostać nawet marnej trójki. Potrafisz, musisz tylko więcej się uczyć. Do dzieła, to żadna przyjemność, ale... Staruszkowie pozwalają mi wpadać tylko na zadanie domowe, nie mogę się bawić. To nie tak źle, ja za tamte wagary mam jeszcze bardziej przeklapane. Zawiesili nas i żadnych filmów ani Starkej, dopóki nie poprawię stopni. Przecież ci pomogę. Super, zadanie domowe. Ty w roli nauczycielki to dodatkowa kara. Chciałabym dostać ode mnie piątkę i po sprawie. A że chciałabym dostać ode mnie piątkę i po sprawie. Chciałabym mieć choć jeden przedmiot, który mi się podoba. Naciskaj na kółko teatralne, rób co chcesz. Wiecie co, powiem wam tak, z jednej strony chcę się przyjaźnić z Wendy, ale z drugiej strony jest taką marudą. Naprawdę, ja rozumiem te wszystkie kwestie, że ona ma rodziców wojskowych, że nienawidzi tej szkoły, że chce zostać właśnie, że chce zajmować się charakteryzacją, ale laska, ogarnij się, chcę ci pomóc. Nie pomagasz cały czas marudzeniem i mówieniem, jak wszystko to jest beznadziejne. Wpadłyśmy do policji przez ciebie tak naprawdę, więc weź za to trochę odpowiedzialności, okej? Okay? Naciskaj na kółko teatralne, rób co chcesz. Znaczy ja wiem, że ona ma 8, 12 lat, więc nie powinnam w ogóle tak mówić, ale błagam was, my też mamy 12 lat. Kurczę, boję się, że jak znowu będę naciskała, to... No dobra, zobaczymy. Zapisz do licealnego kółka teatralnego. Będziesz jako charakteryzatorką. Do kółka teatralnego? Ta, jasne. Nie chcę być aktorką. Ale aktorzy nie potrzebują makijażu i innych rzeczy? Rodzice raz mnie wzięli na przedstawienie. Wendy słucha, chociaż niechętnie. Widzieliśmy w teatrze musical Upiór, który miał naprawdę fajne efekty specjalne. Ha, nigdy o tym tak nie pomyślałam. Na pewno mają dużą charakteryzatornię. Wendy spogląda na swoje książki rozłożone na podłodze i zaciska zęby. Dobra, Olga, wracajmy do pracy. Udało się opanować sytuację, co mnie niezwykle cieszy. Weźmy sobie, proszę bardzo, oglądanie kreskówek, następnie forty z koców i już bardzo ładnie nam tutaj to wychodzi. Cieszę się, naprawdę, naprawdę się cieszę. Może, moi drodzy, teoretycznie powiedziałabym powiedzieć, że zostawmy sobie tutaj, to nie ma sensu dawać kolejnych umiejętności, jeżeli nie mamy mistrzostwa, jakby wiecie, w poprzednich, zobaczmy sobie, co możemy tutaj ogarnąć, jeszcze raz ułamki zwykłej dziesiętne, co pozwoli nam tutaj to osiągnąć, łańcuchy pokarmowe, cudownie, to są rzeczy, które ja chciałam widzieć, ta psychologia może, proszę bardzo, coś jeszcze tutaj, nauka czytania i reszta niech będzie grami w klasy, oraz zbieranie kart baseballowych i może jakieś zakupy. Chociaż zabawa ochłonego będzie chyba lepsza, ponieważ nie chcę jeszcze, wiecie, narażać siebie u rodziców. Niech będzie ten taki w porządku jakby wykres. Proszę bardzo, łańcuchy. Cudownie, jakie mistrzostwa, teraz lecą, psychologia. Oj, nie wyszło. Nauka czytania? Też trochę nie wyszło. Gra w klasy? Prawie wyszła, super. Zbieranie kart baseballowych, genialnie, oraz zabawa ochłonego, cudownie, świetnie. Naprawdę się cieszę. Gimnazjum powoli dobiega końca. Wkrótce ty i Richard je skończycie i pójdziecie do liceum. Pewnego dnia podczas obiadu Richard chce z tobą porozmawiać. Prowadzi cię na boisko sportowe, ale zamiast rozmawiać po prostu siada i milczy. Richard? Myślisz, że dałbym radę? Dałbyś radę? O czym ty mówisz? No jako muzyk. Zapytaj go, co on uważa, powiedz mu, że tak oczywiście. Że tak oczywiście. Tak, pewnie. Dlaczego tak myślisz? Nie znam nikogo, kto by wiedział tyle o muzyce. No i ją kochasz. To za mało. Może, ale większość ludzi nie ma nawet tego. Może. Ale sam nie wiem. Ja tylko, no nie wiem. Nie chcę występować, nie chcę stać przed ludźmi. Występowanie przed innymi, źle się czuję przy ludziach. Nienawidzę, jak na mnie patrzą, nienawidzę, jak się śmieją. Po prostu tego wszystkiego nienawidzę. Przez ich wzrok czuję, że zaraz spłonę. Chcę tylko tworzyć muzykę, nie chcę występować, nie dla innych. Richard wzdycha i kładzie ręce na głowę. Po prostu z nim posiedź, wesprzyjmy go. Muzyka nie zawsze łączy się z występami. Są przecież ścieżki dźwiękowe do filmów, reklamy. Wiem, elektronikę gra się głównie w klubach. To nie są tak naprawdę występy, ale? No nie wiem, po prostu tego nie czuję. To jak oszukiwanie czy coś takiego. Gadasz, jakby ci przeszkadzało twoje własne wyobrażenie o tworzeniu muzyki. No, może. Richard wzdycha i milknie. Wyraźnie jednak widać, że cieszy się z twojej obecności. Wiesz, jesteś świetną przyjaciółką, a ja... A ty co? No, a ja jestem trochę wkurzający, co? Nie, szkoła jest wkurzająca, tak. Nie.
Żartujesz sobie? Nie znam nikogo, kto byłby lepszy niż ty. Richard, śmiej się z tych słów. Jesteś dla siebie zbyt surowy. Wszyscy mamy problemy. Twoje są po prostu wyraźniejsze. Tak. Następuje chwila ciszy, gdy się zastanawiacie, co czeka was w przyszłości. Nigdy ci nie podziękowałem tak, jak trzeba. Za co? Za nakłonienie mnie do zagrania w tym musicalu. Był do pani, naprawdę. I nie chcę nigdy więcej tego powtarzać, ale cieszę się, że w nim zagrałem. Po to są przyjaciele. Nadesła Richard się uśmiecha. Więc liceum, ta? Mam nadzieję, że pójdziemy do tego samego. Na pewno. Ty i Richard uśmiechacie się do siebie. Nie martwisz się końcem szkoły, który już niedługo. Dacie sobie radę. O, moi drodzy, byłam naprawdę pewna, że uda nam się ogarnąć tutaj już egzamin w tym odcinku, ale jak zwykle muszę lecieć na zajęcia, bo dosłownie za 5 minut zaczynają się zdalne, więc przepraszam was, naprawdę, naprawdę serdecznie was przepraszam, będę może jakoś jeszcze wcześniej wstawać, żeby dla was to nagrać. Ogólnie odcinek ma 46 minut, więc mam nadzieję, że również będziecie mieli do czego jeść obiad, albo jak się zrelaksować po szkole. Ja się już żegnam i do kolejnego tak naprawdę piątku, wtedy sobie dokończymy gimnazjum, dokończymy sobie egzamin i przejdziemy już do liceum. Ja się już żegnam, do kolejnego zobaczenia, miłego dnia, wam bardzo, bardzo życzę i cześć!